Witam Was, mamy wtorek. Przyjechałem do Euskirchen na zlecenie jednego z moich klientów, który poszukuje Hyundai X35 w wersji poliftowej z bogatym wyposażeniem. Znalazł sobie on takiego to Hyundai'a w internecie. I na jego zlecenie przybyłem tutaj na oględziny tego auta. Hyundai jest z 2013 roku, 1.6 benzyna. Przeciągu zmierzony czujnikiem. Jest cały w oryginale. Kosztuje 10 600 euro. 138 bodajże. Tak, 138 tysięcy ma przejechane. Panoramiczny dach. Nawigacja, skóra. Nowe tarcze hamulcowe z tyłu. Nowe hamulce. Mam to naprawdę ładne. Jest rano, jeszcze nie ma sprzedającego. Dzwoniłem do niego, za jakieś 10 minut ma być. Także wtedy otworzę auto i zobaczę je w środku. Kamera cofana też jest na pewno. Auto bardzo ładnie się prezentuje i myślę, że jak będzie wszystko w porządku, to na pewno będzie zostawiona zaliczka i w środę wieczór wyjazd kolejny, żeby to auto odebrać. Jest to dość daleko, bo jest to Euskirchen koło Kolonii, no ale takich aut nie ma dużo z takim wyposażeniem w takiej cenie, no bo można znaleźć oczywiście bez problemu, ale ceny sięgały nawet 13 tysięcy euro za auto w takim wyposażeniu, w takim stanie, nie? No co tu jeszcze ma ten sprzedawca, no to zobaczę. Tak, ASX Mitsubishi z 2015 roku, 10800, to jest benzyna 1.6. Też widzę, że ładne auto. Ale nie wgłębiałem się, czy to jest dobra cena, czy nie. Ani go nie przymierzałem czujnikiem, ani nic. Wygląda na ładne auto. Zobaczę, co tu jeszcze można zobaczyć. Dużo aut tu nie ma. Jest może 10 aut w sumie, no, na każdym jest cena, także pokażę Wam. Mercedes C-klasy, diesel, 105 tysięcy przyjechane, 2.9 rok, 10 800 cena na minus, także nie jest tam. Ogólnie ładna auto w tym komisie. No to dobra, ktoś też chce mi na odwrót. Co? A nic, nagrywam, co tu jest. BMK 535 z 2006 roku, 7300. 290 tysięcy przyjechane. No, to jest niestety, ale za drogie auto. A raczej na handel. Ładne jest, także dla siebie jak ktoś szuka, jak najbardziej, ale zarobić na nim się raczej nie da, na pewno. Zderzaki od pakietu. Dziesiątka
16900. 2011 rok, malutki przebieg, 144 tysiące tylko. 3-litrowy dieselek. Zaraz na pewno dostanę opierdziel, że nagrywam. Jeszcze tylko pokażę tego Sirocco. I tam już w sumie nic nie zostało. Z tyłu jakieś stare auto. Sirocco jest na pewno benzyna. 1.4, 160-konny. 20 rok. 76 tysięcy przejechane. 10300. Autko w środku prezentuje się tak. Wszystkie książki serwisowe są. Klimatronik sprawny, fotele podgrzewane. Panorama dach sprawny. Siedzenia zniszczone. Przelane 138, tak jak mówiłem. Nawigacja jest. No to ładnie, zaraz spytam się. Czekaj, czekaj. Spytam się, czy można po prostu wziąć. Autem się przewieźć. Ja. Moment. No. Idź mu, daj dół. Czekaj. Mam żołtko. Jest całe mierzone. Zawsze. Przy kupnie. Wcześniej już je sprawdzałem, ale jeszcze raz pokażę wam, że auto jest w oryginale. Między 100 a 130 mikronów, także jest oryginał. Także no, cała auta jest jednakowa powłoka, lakiernica. Nigdzie auto nie było malowane ani. No i jesteśmy na jeździe próbnej. Hyundai MX-35, co oglądałem go. Na razie jest wszystko w porządku. Delikatnie słychać opony, ale to wiedziałem już wcześniej, że będzie słychać, bo są to opony zimowe. Także wiadomo, że nie są za ciche. Poza tym na razie auto sprawuje się bardzo dobrze. Prawdopodobnie będzie kupiona. Jeszcze tu zobaczę. Książka serwisowa. Osoby już nazywane. Tutaj rachunki sprzedałem w CAZE. Pewnie, że wszystkie są rachunki. Są, tak? Tak. To kolega już sprawdzał. Potwierdzę, że są. Książka serwisowa. Ponoć do samego końca auto było serwisowane w Hyundai. Zobaczymy. W 2014 26 tysięcy, w 2015 49, w 2016 73, w 2017 98. 2018 126, pewnie ostatni jest tak, 126 w 2018 w październiku, czyli by się zgadzało wszystko tak jak jest. Działają kamery cofania, też jest. Jedziemy tylko na stację benzynową i zawracamy i będziemy dobijać targu.
No są to auta popularne teraz, bo nie są może takie wygórowana cena bardzo, jest to duże auto. SUV. Panuje tak jakby moda w Polsce na SUV teraz. No zobaczymy, jak to się będzie sprzedawać. Tu w Berlinie jest taki Hyundai i30. 20 rok, 1.4 benzyna. Na razie zamknięte, to nie wiem nic, nie? Ale wygląda bardzo ładnie. Nie wiem, nie mierzyłem go jeszcze czujnikiem, bo nie wiem, jaka cena, bo jak jest bardzo drogi, to nie opłaca się mierzyć czujnikiem, nie? Ale jest ładny. Taki sam, co mi wysłał ten handlarz przedwczoraj bodajże, czy 3 dni temu, co rano już zadzwoniłem i już go sprzedał, nie? Myślę, że warto się zapytać, co to w ogóle kosztuje. 2008 rok, 1.4 benzyna. Cała w oryginale. Na szybach siódemki. Nie, ósemki. Ósemki. W środku, tak. 3500 euro kosztuje. Nie mogę dobić. 2012 rok, 1.6 benzyna, 160 tysięcy przejechane. To już jest nowszy model, nowszy środek. 6-biegowa skrzynia biegów. Też ładna. 5000 euro. 2012 rok, tak. Tutaj jest Hyundai i30. 2009 rok. 130. Das ist 1.6 oder 1.4? 1.4. Hier steht 1.6. 1.4. Jest 1.4 benzyna. 2009 rok, biały. Też ładny, 3300 euro. Kierowca skórzana. Ten ładny. Szyby w prądzie 4. Nie, tam jest jeszcze ten z nawigacją, jednak jest. To jest ładny ten ma, tylko tu taką obcierkę lekko. Tak, tak, to jest ten nawigacja i ten jest 1.6. 2008 rok. 3200 kosztuje zasiłek. Ile on kosztuje? Guck mal, da vorne steht noch eine Hyundai. Da vorne steht noch eine Hyundai. Ja, das mit Navi kostet 3,8. 3,8? Ja, das mit Navi alles. 1,640. Okay. 120.000 Kilometer. 3,800.
3800, tamto z przodu 2800. Myślałem, że 3200. No.